Serdecznie witamy panią wicedyrektor Elżbietę Kas, nauczycieli i uczniów zebranych w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie na dzisiejszej Akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości, obchodzonego corocznie dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Baczność do hymnu. Dla niepodległej. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Jan Paweł II powiedział: Ziemio Polska, ziemio trudna i doświadczona, ziemio moja, bądź pozdrowiona. Święta miłości, kochanej ojczyzny, czują się tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwej, byle cię wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal umierać. Dzisiejsza uroczystość jest poświęcona ojczyźnie w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i symbol zwycięstwa. Uczcijmy ten dzień głęboką refleksją nad historią i współczesnością naszego kraju. Opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. O wojnach mieszka nam powiedz, o słupach nad Odrą stawianych. Niech niesie twoją opowieść wiatr halny i morskie skwały. 11 listopada był to dzień, o którym marzyli nasi rodacy. Nie wszystkim było dane powrócić do swojego kraju. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnosząc z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie.
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo bocianie, bo wszystkim służą, tęskną mi panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskną mi panie. Dzieje naszej ojczyzny to nie tylko dni szczęśliwe i spokojne. Chcąc przybliżyć nadejście wolności, Polacy wzniecali powstania narodowe, przelewali krew, cierpieli na zesłaniu i w więzieniach zaborców. Jednakże nasi pradziadowie mieli ojczyznę w sercu. To oni wierzyli, że naród przetrwa, jeżeli nauczy swoje dzieci, jak być Polakami. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Ją i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Proszę o powstanie i wspólne odśpiewanie roty. Pierwsza wojna światowa, w sercach Polaków zapłynęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Nasi chłopcy przywidziali mundury i ruszyli do walki, wierząc, że spełnią się ich nadzieje i marzenia. Pierwszy w szeregu podąża na bój.
Ojczyzna to kraj zamieszkania, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś. Ulica, dom, podwórko. Pierwsza miłość, las na horyzoncie, groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie, krwawi, boli. Polacy dążyli do niepodległości różnymi drogami. W tym czasie działało wielu patriotów, a wśród nich byli politycy i wojskowi. Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Edward Rydz-Śmigły, Józef Piłsudski. Całym mym sercem, duszą niewinną, kocham tę świętą ziemię rodzinną, na której moja kołyska stała i której dawna karmi się chwała. Kocham te barwne kwiaty na łące, kocham te łany głosem szumiące, które mnie żywią, które mnie stroją i które zdobią ojczyznę moją. Kocham te góry, lasy i gaje, potężne rzeki, ciche ruczaje, bo w tych potokach wodzie uzdroja,
Ty się przeglądasz, ojczyzno moja, krwią użyźniona, we łzach skąpana, tak dla nas droga i tak kochana. XI listopada to symboliczna data. Mimo wolności, Polacy ciągle walczyli o suwerenność. Cenę wolności obrazują rozsiane krzyże po ziemi polskiej. Czy zawsze o nich pamiętamy? Choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co je wypełnia, powie ci tylko księżyca pełnia i mgła nad łąką i liści zapach. Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży, jest w każdym dumnym sercu Polaka, co nią walczył, cierpiał i wierzył. W szumie gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy, w życzliwym słowie. Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mów mi o tym serce, jakby ukryta granica, która przebiega ku innym. Aby wszystkich ogarnąć przeszłość, dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, kiedy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się
spotyka z Bogiem smut. Nasz pępek świata, nasz biedny raj, jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, bierzmy jak mały tego na mły. To krzyż przydrożny, nam święty daj, jest takie miejsce, taki kraj. Tutaj zechcę w postaci tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Te święte prawo ma bez dwóch zdań, jest takie miejsce, taki kraj. Niepodległa. Dziękujemy wszystkim za udział w Akademii.